Gość poranka Długi. I Jacek Denel, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To miło Pana o tej wczesnej porze u nas gościć. Jest Pan, rozumiem, w pewnym sensie w w charakterze plenipotenta pani Maryli Szymiczkowej, autorki tego niezwykle wciągającego kryminału e, seans w domu egipskim, którego premiera e, miała miejsce już czas jakiś temu, a wczoraj warszawska e, premiera. E, czy pani profesor Szczupaczyńska inkognito być może bawiła wczoraj na warszawskiej premierze? Czy nie chce pan no, zdradzać? Profesorowa jest osobą w lecie posuniętą. Ona poza tym nie będzie... Podróżowała za granicę kraju aż do kongresówki, więc myślę, że pozostała w Krakowie. Owszem, podać była inkognito w domu profesorstwa Mehoferów, artystostwa Mehoferów, gdzie, gdzie była premiera krakowska, tłumnie nawiedzona. Byliśmy bardzo zaskoczeni, myślę, że organizatorzy też, bo no, to miało być w salonie Mehoferów, a przyszło 200 osób, ludzie się tłoczyli w tej sali, w drugiej, w przedpokoju i za oknami pod parasolami. Była naprawdę niesamowita atmosfera. Um, wczoraj, wczoraj Warszawa, ale książka już ma, miała premierę czwartek, czwartego lipca, więc już raz tydzień czas jakiś minął. No, y, frekwencja na spotkaniu nie powinna być chyba zaskoczeniem, bo, bo i sama konwencja powieści kryminalnej i ten fascynujący świat, który panowie, y, panowie czyli Jacek Danel i Piotr Tarczyński, y, dwaj plenipo plenipotenci pani Maryli Szymiczkowej, stwarzają w sposób y, absolutnie fenomenalny, to z pewnością jest wciągające. Może być wciągający. Mam wrażenie jednak, że przy tym tomie się jakoś zrobiło więcej szumu wokół tej książki niż wokół poprzednich części. Mm -hmm. Zresztą tak już było w przypadku drugiego tomu, kiedy okazało się, że... Przy premierze drugiego tomu więcej się sprzedało egzemplarzy pierwszego niż przy, przy premierze pierwszego, więc może ym, mam nadzieję, to nie jest tylko kwestia sprzedaży. To chodzi o to, że te książki do, docierają do czytelników. Mam nadzieję, że przy okazji seansu w Domu Egipskim faktycznie kolejni czytelnicy sięgną po dwa pierwsze tomy, ponieważ. Ym, tę książkę można czytać w oderwaniu od pozostałych. Mm -hmm. My tak się staramy pisać każdy z tomów, żeby um, można było po prostu bawić się zagadką i tym światem przedstawionym. Natomiast y, pełniejsza lektura jest wtedy, kiedy się zaczyna faktycznie od pierwszego tomu, gdzie Sofia dopiero uczy się, że jest detektywem i dowiaduje mm -hmm. się tego o sobie. A przez tom drugi, bo to są przemiany i jej, i innych bohaterów wokół, czyli jej męża Ignacego, i służącej kucharki, a również jej takiego Watsona, Franciszki. Yy, yy, no i przede wszystkim przemiany Krakowa. I, i w... Czytelnik, który sięgnie od razu, po trzeci tom myślę, że by, no, straci trochę smaczków, które wynikają właśnie z tego, jak to się zmienia od tomu, z tomu na tom, ale by, można w ten sposób również czytać. Można zacząć od trzeciego i wrócić do pierwszego, zobaczyć, jak ta postać, czy ta postać już się w jakiś sposób rozgościła, bo, bo, to, bo ten pierwszy tom, jak pan powiedział, to jest taki rodzaj stwarzania tej postaci. Potem już można korzystać z tego, że nie trzeba jej budować. Od nowa, że już ten Sherlock Holmes przysłowiowy, w cudzysłowie jest, i można się skupić na innych aspektach. Już jest pani profesor, profesorowa Szczupaczyńska rozgoszczona? No myślę, że tak. Ona ma swoje miejsce w Krakowie, kamicę pod pawiem, ma swoje grono znajomych, jest jakoś, ma jakąś pozycję w tym społeczeństwie, którą oczywiście jako snopka usiłuje ulepszyć, znamy mniej cechy charakteru, ale ona się również zmienia. Właśnie zmienia się pod wpływem tego, jak zmienia się ten świat przedstawiony. No w tym tomie em, przychodzi taka wielka fala jaką jest anarchia, nowa sztuka, nowe I ten konsekcje. szatan. No to i musimy szatan... państwu zdradzić, bo ja wcześniej zachęcałem państwa i próbowałem jakoś zaintrygować, mówiąc o tym, że szatan pojawia się w Krakowie. Ale to powinni państwo właściwie sięgnąć tak naprawdę do opowieści, żeby dowiedzieć się. No przychodzi, przychodzi Przybyszewski. Ale nie jest to Woland. Nie jest to Woland. Przychodzi Przybyszewski, który faktycznie był tak nazywany. Ale Przybyszewski jest tylko taką forpocztą zmian, które docierają do Krakowa, bo przecież w tymże roku 1898... Kiedy Przybyszewski przyjeżdża i obejmuje redakcję życia i zmienia Kraków, no, tworzy młodą Polskę no de facto. W tym samym roku ginie cesarzowa Sisi. To mhm. jest ten sam. Yy wykwit tej samej siły, która zmiecie ostatecznie y, y, trony w Europie za lat 20. To jest y, fala, która wydaje się jakąś taką chorobą, gdzieś tam z boku kiełkującą, ale ona ostatecznie wszystko obejmie. To jest nowoczesność, tak? Mhm. Nie, nie możemy uciekać przed nowoczesnością. To jest, wy, wybrali ten czas, panowie, jako czas przełomowy, ważny? Przełomowy pewnie najbardziej był roku 1893, od którego się zaczyna mhm. cała seria, bo wtedy otwarto Teatr Słowackiego, wówczas miejski i zmarł Matejko. I Boj w swojej książce znaszli ten kraj, naznacza to jako taki rok, właśnie, w którym odeszło stare i przyszło nowe. Ale cały ten okres jest, lat 90. jest oczywiście przełomowy, w zasadzie do, do pierwszej wojny. I w ogóle Kraków się niesłychanie zmienia przez te dekady, kiedy profesorowa jeszcze żyć może. Mhm. My, tak Liczymy, że jeżeli faktycznie będziemy to dalej prowadzić to możemy aż do 48 roku, kiedy to już w komunistycznym nadzieję, że nas Krakowie, nie słucha, żeby nie dowiedziała się, jak ją panowie. Kiedy to już w komunistycznym Krakowie, Zofia rozwiązuje ostatnią zagadkę jako 93 latka I No i to jest czas ogromnych przemian, prawda? Mhm. W, w zasadzie tam co dekadę mamy zupełnie inną sytuację, co sprawia też, że pisanie tego jest atrakcyjne. Ale dlaczego myśmy wybrali ten rok? No dlatego, że kiedy patrzymy na. Młodą Polskę to często nam się wydaje tak z książek, prawda, że to no, jest wszystko razem. To jest ten szał Podkowińskiego mhm. i Jama Michalikowa i Przybyszewski i Wyspiański z Weselem. To w, w, wszystko jest jedno. Ale tak nie jest. Um, to są często bardzo krótkie okresy. No, już y, Podkowiński nie żyje w ogóle, bo wy, wystawianie szału było przed... Początkiem ma pierwszego tomu. Um, jeszcze nie ma Jamy Michalikowej, to jest rok 1905 dopiero. Mhm. W związku z tym Podkowiński nie mógł się załapać na Jamę Michalikową, jakby ktoś pomyślał. To jest 10 lat różnicy między mhm. jego śmiercią w 1995 a otwarciem Jamy Michalikowej. Przybyszewski przyjeżdża do Krakowa i tę ogromną zmianę wywiera raptem na rok z kawałkiem. To jest y, naprawdę taki moment, kiedy dało się go przyszpilić. Mhm. A oprócz tego mamy inne wydarzenia, bo mamy to 50 lecie um, panowania cesarza, śmierć cesarzowej Sisi, y, no i właśnie zaćmienie księżyca, w trakcie którego... Odbywa e, się seans. Odbywa się seans. Spirytystyczny. E, a to też swoją drogą jakoś... B, 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 b. W pewien sposób, jakiś pomoc do klasyki gatunku. Myślę o Sherlocku Holmesie, bo, bo Arthur Conan Doyle był bardzo zaangażowanym spirytystą. Przez to zresztą potem zniechęcił się do Houdiniego, który demaskował takich spirytystów. Tak się zastanawiam, ta podróż w przeszłość, jaką panowie sobie i e, czytelnikom serwują, co, co stanowi urok takiej podróży w przeszłość, jak ta podróż się odbywa i jak e, oprócz konstruowania świata i całej tej scenografii e, konstruuje się e, myślenie postaci sprzed wieków? No to, jest sprzed lat. to jest oczywiście kwestia pracy na źródłach. Znaczy my mamy szczęście. Przewybraliśmy ten Kraków. Znaczy, nie było też innej opcji. Od początku pomysł Piotra był taki, że to musi być w Krakowie że to musi być taka pani dulska, prawda? Mm -hmm. Z tego się wszystko wzięło. Ale Kraków jest fantastycznie opisany, bo my mamy mnóstwo zdigitalizowanej prasy z, z czasem na czele. Mamy mnóstwo. Pism, to znaczy dzienników, listów, pamiętników, yy, tekstów literackich, yy, opracowań biograficznych. Naprawdę jest tego niezliczona ilość. Świetny materiał ikonograficzny. Mm -hmm. yy, samo miasto też stoi, prawda? Oczywiście Kraków, ten centralny. No, Dom Egipski, z... jak się popatrzy na niego dzisiaj, to nie przypomina. Zmienił się, ale stoi. Sytuacja w Warszawie, prawda, byłaby zupełnie inna, czy w Gdańsku. Tak. Yy, więc ten świat, który my rekonstruujemy, on ma. Nadal większość swoich dekoracji na miejscu. No tak, ale to są tylko dekoracje, a cały urok czytania e, pa, panów, powieści e, polega właśnie na tym, że, że przenosimy się w ten świat, bo dużo jest dzisiaj e, jeszcze, przepraszam, e, dużo, jest, wydaje mi się, taka moda. No, przywraca się na przykład tego rzeczonego Sherlocka Holmesa e, i robi się go w, albo w filmowym kostiumie e, niby retro, a tak naprawdę montaż i całe, cała, cała dynamika tego obrazu jest współczesna, przenosi się. Tu mam na myśli serial BBC we współczesność. Dużo jest takich filmowych, gdzieś tam wypraw w, w, w czasy, właśnie końcówki XIX wieku, ale to jest tylko, tylko, mam wrażenie, taki powierzchowny, tylko rodzaj symbolu, kostiumu, a, 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 nie, a nie naprawdę próba przeniesienia się w, my, w, w myślenie. No to, jest tempo tamte, to jest fascynujące, tempo. że my właśnie poprzez te teksty możemy wejść w to, co ci ludzie myśleli. No, oni są kosmitami, tak? Znaczy dla nas każdy, kto żył te 100 lat temu jest, a już nie mówię więcej, jest przedstawicielem innej cywilizacji. Mm -hmm. To jest niesłychane, że ludzie mówiący mniej więcej tym samym językiem, żyjący mniej więcej w tym samym miejscu, równocześnie są tak niesłychanie różni od nas. Pod każdym względem tego, jak oni się ubierają. I to nie chodzi tylko o styl, to chodzi o to, jak to się nosi, jak człowiek się prezentuje, jakie ma zwyczaje, tak? No, kobieta, która jest ściśnięta gorsetem i ma pantalony koronkowe do kostek, no inaczej się porusza, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wpływa na mnóstwo rzeczy, ale to przede wszystkim jest kwestia myślenia, poglądów na rozmaite sprawy. Myśmy w drugim tomie zwłaszcza poruszali kwestię kobiecą, która się akurat wtedy zrobiła bardzo yy, aktualna, aktualna, bo to tuż po wydaniu były czarne protesty i tak dalej. E, ale to była kwestia edukacji dziewcząt i, i, i głosu dla kobiet w dalszej perspektywie, no to sławy medyczne pisały, że dziewczynek nie można edukować, bo jak pójdą do szkoły, to im ta krew z jajników odpłynie do mózgu i one będą później bezpłodne, jak przejdą mhm. przez szkołę, prawda? Taką jak chłopcy. Tak um, myślano w XIX wieku. Yy, tak myślano w latach 90., na przełomie XIX i XX wieku pojawiały się te. To było wszystko. My korzystamy z cytatów. No to jest też frajda, że. Ci ludzie, postacie historyczne, które tutaj przemawiają, i nie tylko zresztą one, przemawiają często autentycznymi tekstami z epoki. My oczywiście troszeczkę to zmieniamy, zmieniamy to w język mówiony. Pisanego, ale przybyszewski mówi sobą, tak. Mhm. Daszyński mówił sobą w, w poprzednim tomie. Doktor Kurkiewicz, szalony lekarz i wynalazca pojęcia seksuologia, również i obsesjonat seksualny, również mówił swoimi tekstami. My mamy mnóstwo fantastycznego materiału, który leży i kurzy się w bibliotekach, bo na przykład czytanie takiego przybyszewskiego dla przyjemności dzisiaj absolutnie nie ma sensu. No, to jest straszna lektura. To jest i to jest grafomański, ale w wyciągnięcie takiego, prawda, jednego czy dwóch monologów i wsadzenie, no to mhm. oczywiście przyprawia tę książkę. A skoro mówimy o przełomowych momentach, czy, czy o zmianach, do tej pory podróżowaliśmy i rozmawialiśmy o podróży w przeszłość, ale pan jako pisarz zastanawia się, czy znajdujemy się w jakimś ważnym, przełomowym momencie w historii naszego świata, europejskiego świata? Nie no, myślę, że tak. Myślę, że globalnie to tak wygląda niestety, w, że mamy do, do czynienia z, z taką ogromną falą autorytaryzmów rosnącą i, i totalitaryzmów pewnie w perspektywie. Nie wiadomo, jak to się będzie rozwijało dalej. Ale takie rozejrzenie się i po Europie, i po Stanach raczej nie napawa optymizmem. Także yy, no być może czekają nas kolejne lata 20 i 30. Tak? A teraz szybko wszystko szybciej przebiega. No, Zofia do tego dotrze, <grystanie> 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 więc będzie być może znów komentarz do, do, do codzienności. Jakąś formą ucieczki przed współczesnością jest przeszłość. Yy, yy, może niekoniecznie należy uciekać, ale z całą pewnością yy, dobrze jest sięgnąć po tę powieść, po seans w domu egipskim. Maryla Szymiczkowa, czyli Jacek Denel i Piotr Tarczyński. Jacek Denel był dzisiaj gościem Jazzowego Poranka Dwójki. Bardzo panu dziękuję za tę dziękuję i polecamy państwu lekturę.